drogi kandydacie na mężczyznę. Informuję cię, że to, czego kobieta najbardziej potrzebuje od ciebie i to, czego ona poszukuje w mężczyźnie, to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest stabilizacja. I ona chce żyć w przekonaniu, że jest z prawdziwym mężczyzną, którego byle co nie ruszy. I niestety od czasu do czasu zrobi wszystko, żeby się przekonać, że ma rację. A ty niezależnie, jakbyś się do tego przygotowywał, niezależnie, jakbyś wiedział o tym, że ona cię wyprowadzi z równowagi. Niezależnie, jakbyś taką zbroję byś założył, to i tak ona to zrobi. I tak cię wyprowadzi z równowagi. Czemu? Po to, żebyś się stał jeszcze lepszy w przyszłości, żebyś osiągnął kiedyś to mistrzostwo wyższe nawet niż mistrzowie Shaolin. Żebyś patrząc na kobietę odczuwał głęboką radość, że ty wiesz, po co żyjesz, że ty jesteś świadom, że naczelnym celem twojego życia jest wytrwać, jest zbudować opokę, zbudować klosz, którym będziesz chronił swoją różę. Niezależnie od tego, jak ona będzie złośliwa. I te historie znane są od tysięcy lat, dlatego róża jest po to, żeby ją kochać, podlewać, dbać i chronić także przed wiatrem, który wieje piaskiem w oczy. I zapamiętaj, to, że twoja cudowna partnerka cię wyprowadziła z równowagi, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze do bycia mistrzem i następnym razem tak łatwo już się nie dasz.